Chciałem przeprowadzić wywiady z przedstawicielami z każdej partii, która kandyduje do Sejmu w roku 2023 i zwróciłem się do pana Pietrykowskiego, który kandyduje z listy 2050 Szymona Hołowni. Wysłałem do pana Pietrykowskiego maila 9 września, zupełnie nie odpowiedział. Następnie kilkukrotnie w komentarzach na Facebooku bez odpowiedzi. Ostatecznie indagowany poprosił o przedstawienie się, przedstawiłem się, po czym zero odpowiedzi.